Ostatnimi czasy coraz głośniej jest o samochodach elektrycznych. Ludzie stają się bardziej świadomi w kwestii ochrony środowiska i jest to bardzo dobry znak, gdyż zmiany klimatyczne są realnym problemem. Samochody napędzane silnikiem elektrycznym wprowadza się na rynek głównie po to, aby zmniejszyć emisję spalin, jaka ma miejsce w przypadku silników spalinowych, i zadbać o ekologię. Samochód elektryczny faktycznie może być lepszy dla środowiska, jednak wcale nie musi. Wiele zależy od tego, w jaki sposób będzie on wykorzystany przez kierowcę. W dzisiejszym odcinku bliżej przyjrzymy się kwestii elektrycznych samochodów oraz ich wpływowi na środowisko, a także przedstawimy kilka najbardziej rozpowszechnionych mitów na ich temat. Zerowa emisyjność. Prawda czy fałsz? Jednym z argumentów, dla którego ludzie decydują się na zakup samochodu elektrycznego, jest jego rzekoma zerowa emisyjność śladu węglowego CO2. Na pierwszy rzut oka trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. W końcu praca silnika elektrycznego nie powoduje spalania, tak więc skąd miałyby brać się zanieczyszczenia? Problem leży w zupełnie innym miejscu. Podczas przeprowadzania testów na temat emisyjności bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie czas, gdy samochód porusza się już po ulicy. Całkowicie zataja się jednak informacje na temat wytwarzanego CO2 podczas samej produkcji samochodu. A jak się okazuje, może być ona nawet o 70% wyższa niż w przypadku samochodów spalinowych o zbliżonych parametrach. Kiedy więc dojdzie do momentu, w którym ilość zaoszczędzonego podczas jazdy CO2 zrówna się z ilością, która została wyemitowana podczas produkcji? Po 500 km? 1000? W rzeczywistości trzeba pokonać dystans około 80 tysięcy km, aby wyrównać emisję. Jest to oczywiście dystans podany w przybliżeniu, a jego wartość ulega zmianie w zależności od techniki jazdy kierowcy oraz metody produkcji prądu wykorzystywanego do zasilenia samochodu. Jedno jest jednak pewne. Sam zakup samochodu elektrycznego nie sprawia jeszcze, że jest się bardziej ekologicznym. Wręcz przeciwnie. Narobiłeś środowisku znacznie więcej szkód, niż gdybyś zdecydował się na zakup konwencjonalnego pojazdu. Dopiero po przejechaniu wielu tysięcy kilometrów sprawisz, że wyjdziesz na tak zwane zero. Jednak nie ma tutaj mowy o całkowicie zerowej emisyjności. Energia odnawialna. Czy działa tak, jak powinna? Samochodu nie wystarczy kupić, aby nim jeździć, trzeba go oczywiście tankować lub, jak w przypadku elektryków, ładować. Najtańszą alternatywą jest ładowanie auta przy pomocy domowego prądu. Jednak jest to rozwiązanie tymczasowe. W końcu, wybierając się na jakąkolwiek dłuższą podróż, skorzystać będziesz musiał z publicznych sieci ładowarek. Twój pojazd może być ekologiczny, ale wiele źródeł energii takich nie jest. Zakład Silników Inżynierii Eksploatacji w Instytucie Pojazdów i Transportu WAT tłumaczy, że dwutlenek węgla, tlenki azotu i cząstki stałe emitowane przez elektrownie są prawie dwukrotnie większe w przeliczeniu na 100 km, niż te wytwarzane przez silnik wysokoprężny. Wynika z tego, że jeśli naprawdę zależy Ci na środowisku, to powinieneś korzystać tylko i wyłącznie z energii odnawialnych. Aktualnie w Polsce najprężniej rozwijają się elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe. Nie są one jednak pozbawione wad, a jedną z nich jest nieprzewidywalność. Nigdy nie możemy mieć pewności, czy wytworzą one tak dużą ilość energii, jaką początkowo zakładaliśmy. Panele fotowoltaiczne nie spadają jednak z nieba i je również trzeba wyprodukować. Szacuje się więc, że aby zredukować ilość dwutlenku węgla, która powstała w czasie produkcji takiego panelu, należy korzystać z niego przez kolejne pół roku. Zdaniem wielu badaczy aktualnie najlepszym wyborem będzie inwestycja w elektrownie wodne. Niestety ich stan w Polsce dopiero raczkuje, a cały proces budowy jest odkładany w czasie. Gdyby wykorzystać drzemiący w nich potencjał, to pozwoli to na zapewnienie czystej energii do zasilania pojazdów elektrycznych na kilkadziesiąt lat, przekonują naukowcy. Nie zanosi się jednak, aby w najbliższym czasie doszło do rewolucji w kwestii energetyki odnawialnej. Tak więc na ten moment jesteśmy skazani na ładowanie samochodów elektrycznych za pomocą prądu z gniazdka lub korzystanie z niepewnych źródeł odnawialnych. Obie te opcje niosą ze sobą wiele wad i żadna z nich nie jest w pełni ekologiczna. Samochody elektryczne to skarbonka bez dna. Już na pierwszy rzut oka widać, że samochody elektryczne są znacznie droższe od ich spalinowych odpowiedników.
Głównym tego powodem są akumulatory, które potrafią sięgać naprawdę kosmicznych kwot i stanowią ponad połowę wartości przeciętnego samochodu elektrycznego. Koszty produkcji baterii do pojazdów elektrycznych jednak spadają, a według szacunków jeszcze przed 2030 rokiem cena samochodu elektrycznego będzie taka sama jak spalinowego. A przynajmniej na papierze, gdyż w praktyce takie auto jest przysłowiową skarbonką bez dna. Zacznijmy od tego, że akumulator wraz z biegiem czasu będzie coraz słabszy. Tak więc koniec końców trzeba będzie go wymienić. Za standard przyjmuje się, że przeciętna bateria do samochodu elektrycznego wytrzymuje około 900 cykli ładowań. To spora liczba, jednak nie niemożliwa do przekroczenia. Zwłaszcza w Polsce, gdzie wiele osób decyduje się na zakup używanych pojazdów, których stan licznika już dawno przekroczył 300 tysięcy pokonanych kilometrów. Akumulator w końcu się zepsuł. Co dalej? Otóż musisz się liczyć z naprawdę dużym wydatkiem, gdyż orientacyjny koszt wymiany baterii w samochodzie elektrycznym wynosi ponad 60 tysięcy złotych. Oczywiście można zdecydować się również na używany odpowiednik, cena spadnie o połowę, jednak prawdopodobnie również o połowę prędzej będziesz musiał wymienić akumulator na nowy. Każdy, kto ma samochód z wieloma elektronicznymi dodatkami, wie, ile kosztuje elektryk samochodowy. Cennik jego usług jest nieporównywalnie wyższy niż przeciętnego mechanika. Nie ciężko więc przewidzieć, że chwilę po wprowadzeniu większej ilości samochodów elektrycznych na rynek, koszt ich napraw będzie okropnie wysoki. Stan ten będzie utrzymywał się tak długo, dopóki nie wzrośnie liczba specjalnie wyszkolonych mechaników posiadających uprawnienia do naprawiania sprzętu elektrycznego, a to może chwilę zająć. Będziesz eko już po kilku latach. Czy na pewno? Wiele krzykliwych artykułów w internecie informuje, że będziemy w pełni eko już po 3 latach użytkowania samochodu elektrycznego. W takich szacunkach bierze się jednak pod uwagę tylko 2 czynniki, a mianowicie emisję CO2 podczas produkcji oraz czas jazdy potrzebny na jej zredukowanie. Nie mówi się z kolei o tym, jak wiele szkód dla środowiska wyrządzają elektrownie, z których to najczęściej korzysta się, aby zasilić pojazd. Nie informuje się także o wysokich kosztach napraw oraz konieczności wymiany akumulatora, a wówczas czas potrzebny na zredukowanie dwutlenku węgla będzie musiał być liczony od zera. Nie będziesz więc eko po kilku latach. Tak naprawdę nigdy nie będziesz w pełni przyjazny dla środowiska, gdyż jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe. Energia nie bierze się znikąd, a ty będziesz musiał ją czerpać przez cały czas, gdy będziesz korzystał z samochodu elektrycznego. Jedyne, co się zmienia, to źródło zanieczyszczania i jego ilość. Podsumowanie. Niezależne eksperymenty pokazują, że jeśli samochód elektryczny pokona dystans 200 tysięcy km, to pozostawi po sobie o 15% mniej CO2 niż samochód z silnikiem spalinowym. Wartość ta jednak może ulec drastycznej zmianie, jeśli by wziąć pod uwagę styl jazdy kierowcy oraz źródło pozyskiwanego prądu. Czy tak niewielka redukcja spalin jest warta tak wielkich pieniędzy? A przypomnę tylko, że samochody elektryczne są i prawdopodobnie przez jeszcze długi czas będą bardzo drogie nie tylko w zakupie, ale też naprawie. Decyzję pozostawiam Tobie, gdyż jak już wspomniałem na początku, samochód elektryczny może być lepszy dla środowiska, jednak wcale nie musi. Dziękuję, że obejrzałeś ten materiał. Zapraszam Cię serdecznie na stronę niewiem.pl. Znajdziesz tam naszego najnowszego e-booka i audiobooka o tym, jak nie dać się uwikłać w pułapki XXI wieku, czyli uzależnienia. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, to wpadnij po swój egzemplarz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.